Witam Was wszystkich ponownie. Ci, którzy też byli obecni podczas studium szkoły sobotnie, już mieli okazję krótko ze mną się spotkać. A teraz czas na drugie spotkanie. Jestem wdzięczny za ten wiersz, który akurat wyjątkowo pasuje, przynajmniej część tego wiersza, bardzo pięknego, Romana Bartotera, pasuje do dzisiejszego przesłania, które jest poświęcone prawdzie. Nie ogólnie prawa prawdzie, jako ta taki, dlatego że jest to temat bardzo obszerny, ale pewnemu aspektowi pra prawdy, który akurat w tym cza czasie nas wydaje się mocno dotknął, ci, którzy od czasu do, do czasu by bywają na mediach społecznościowych, na internecie. Wiedzą o tym, że toczą się bardzo różne dyskusje dotyczące tego, dlaczego jest tak, a nie, nie, nie inaczej, kto jest temu winny, kto to zrobił. No, taki nastał czas. Nastał czas tru trudny, nastał czas epidemii, nastał czas wy wyzwań, i musimy się jakoś w tym wszystkim odnaleźć i Szukanie zdrowego rozsądku i mądrości w tym trudnym okresie, nie tylko ze względu na chorobę, ale też i ze względu na ilość informacji, która do nas spływa, to jest rzecz, którą trzeba sobie też postawić jako ważne za zadanie. Dlaczego? No, dlatego, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa. W jakiś sposób musimy umieć stanąć przed innymi i powiedzieć coś, co będzie mądre. Mam nadzieję. Nie, że nie będziemy szerzyć rzeczy, które mogą innych zniechęcać albo też prowadzić ich na jakieś manowce, ale też i nie uspokajać niepotrzebnie tam, gdzie tego spokoju być nie powinno. Dzisiaj nastał czas epidemii i. Dzieją się wokół nas rzeczy, które budzą obawy, a obawy skłaniają ludzi za, zawsze do stawiania pytań. Jeżeli człowiek się bo, boi, to się pyta, co zrobić, żeby ba, ba, bać się mniej. To jest oczywiste. Nikt z nas nie chce się bać. Strach nie jest uczuciem przyjemnym i najlepiej zrobić wszystko, żeby tego strachu uniknąć. No, ale zdefiniowanie pra, prawdy, a więc tego, co tak naprawdę jest. Istotą problemu, który nas dotknął, nie jest wcale takie łatwe. Oczywiście, w, w chwilach trudnych, my jako ludzie mamy taką e, skłonność do tego, żeby iść na skróty. A mianowicie czasami wydaje na, 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 nam się, że pewne rzeczy można, po, można poznać łatwo. E, nie wymaga to wie wielkiego wysiłku, ale to są tylko pozory. Po Moje przynajmniej do, 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 doświadczenie życiowe jest. Takie, że poznanie rzeczy wartościowych wymaga czasu, że poznanie, zrozumienie czegoś prawdziwego wy, wymaga pokory, wy, wymaga cierpliwości, wymaga mądrości i wymaga też czasami długiego milczenia. A więc potrzeba nam takiej mądrości, aby się odnaleźć w tym go, gąszczu rzeczy, które nas otaczają, gąszczu informacji, które są wo, wokół nas. To, czy jest to łatwe, czy też nie, niech każdy z nas rozsądzi. Ja jednak dzisiaj chciałbym spojrzeć na rzecz, która wydaje mi się jest istotna. Dlatego, że w tym gąszczu informacji, które są wokół nas, są rzeczy, informacje, wiadomości na temat na przykład epidemii, które wydają się być w miarę wiarygodne i takie, które wydają się być mniej wiarygodne albo całkowicie niewiarygodne. I generalnie wydaje się, że to nie jest takie trudne do ustalenia, co jest, a co nie jest wiarygodne, bo mamy pewne kon, konkretne odniesienia, ale okazuje się, że życie czasami potrafi być bardzo zaskakujące. Kiedy przychodzą sprawy trudne do wytłumaczenia, to zwykle mamy dwie, dwie, mo, dwie jakby grupy. Próby, starania wyjaśnienia wy 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 tych, tych właśnie zjawisk. Jakie są to pr próby? No, jedna próba to ma być taka wiarygodna, sprawdzona, a druga niewiarygodna. Czasami używa się brzydkiego słowa, wy 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 wybaczcie, że jest to, jest to teoria spiskowa. Oczywiście teorie sprawdzone brzmią wi wiarygodnie, bo li li licują z ogólnie przyjętym społecznie schematem tego, co jest prawdą i tego, co jest Dobre. Mamy gdzieś zakodowane, że prawda jest taka, na tym jest oparta i że jest dobra. A więc tak też staramy się te rzeczy we weryfikować. Muszą one często też posiadać jakieś uwierzytelnienie w postaci wi wiarygodnych, czy też może oficjalnych, postrzeganych jako godne zaufania źródeł. Czasami są to źródła rządowe, czy też różnych organizacji, które są powołane do tego, aby te rzeczy ba badać. Czasami są to też oczywiście źródła naukowe. Muszą stać za nimi jakieś wiarygodne informacje, badania naukowe, albo autorytety. Czasami tak jest, że kiedy nie ma badań na naukowych, powołujemy się na autorytety, bo jest to ktoś, kto akurat dla nas jest no, autorytetem. Jak jest z tą drugą stroną, z tymi teoriami, które ogólnie się uważa za mniej wiarygodne? Wszystko, co nie posiada tych wcześniej wspomnianych uwierzytelnień, postrzegane jest jako co najmniej niepewne, albo wątpliwe, a czasami nawet absurdalne. I tutaj, w tym miejscu, można byłoby już tą dyskusję za, 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 zakończyć, skoro to jest takie proste, są jakieś rzeczy, które są pewne, łatwo jest zweryfikować i są rzeczy, których się nie da, no to właściwie dyskusja za, zakończona. Ale okazuje się, że jednak świat wcale nie jest taki prosty, jakbyśmy chcieli, żeby był. Ja do niedawna sądziłem, że właściwie nie jest trudno zawsze rozsądzić pomiędzy tym, co jest na pewno te, teorią wiarygodną i teorią niewiarygodną. Ale zdarzyło się coś, co dało mi mocno do myślenia. Otóż nie tak dawno y, śledziłem fej, Facebook. Po prostu wiesz, tam wieczorem udałem się na fej, Facebooka, żeby zobaczyć, co działo się w ciągu dnia. Y, I Patrzyłem na różne dyskusje, spotkania, czasami to, to robię, dlatego że mam też orientację, o czym ludzie mu, mówią, co się dzieje. Czasami to jest dobry taki sposób ba, ba, badania, co, co się dzieje naokoło na, na i o czym ludzie myślą. I trafiłem na jedną dyskusję, e, która była pod zdjęciem. To zdjęcie mia, miało taki e, e, tytuł, u, u góry teraz w tym miejscu zacytuję. Za Antyszczepionkowcy właśnie dostali we wersję demonstracyjną świata bez szczepionek. Oczywiście całe to zdjęcie trzeba rozumieć i tą dyskusję w, w kontekście koronawirusa. Jednak to nie ten ko komentarz przykuł moją uwagę. Tego typu rzeczy czyta się na internecie, na Facebooku naprawdę sporo. Może to też nie jest szczególnie godny ko komentarz, ale coś innego. Otóż pod, pod spodem zostało napisane coś mniej więcej w tym brzmieniu. Po, powinni stwo, stworzyć w nawiasie, tutaj oczywiście, antyszczepionkowcy, wspólną grupę z płaskoziemcami i kreacjonistami. Antyszczepionkowcy, no jest to niezbyt ładne określenie osób, które z różnych względów mają rezerwę wobec szczepień. Można się z tym zgadzać albo nie. Wiadomo, że niektóre osoby, niektóre dzie dzieci mają jakieś pro problemy, ale generalnie też wiadomo, że społeczeństwo ocenia tę spra sprawę negatywnie. Czasami nawet język używany wobec argumentów na ten temat jest niezbyt ła ład ładny. Ale to, to zostawmy. Druga gru grupa jest, wydaje mi się, nieco odmienna. Płaskoziemcy, jak Nap, 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 napisał człowiek, który był autorem tej, tego kom, komentarza. Oczywiście też jest to nieco, nieco pogardliwe, taki może jednak mimo wszystko dużo, dużo, dużo mocniejszy przy, przy, przypadek i są to osoby, które uważają oczywiście, że w wyniku spisku naukowców ukrywa się przed nami fakt, że Ziemia jest płaska. No... Nie chciałbym tego komentować, dlatego że wydaje mi się, że rzecz jest dosyć oczywista, ale nie to mnie w tym miejscu interesuje. Interesuje mnie to, jak to możliwe, że w tej grupie dwóch, już nawet nie, nie komentując jakby kwestii opinii ludzkich, ale tych, w tej grupie y, y, znalazła się grupa kreacjonistów. Pierwszy wniosek, który mi przychodzi do, do głowy, to taki, że e, to oznacza, że ten y, biblijny opis stworzenia przez pa, Pana Bo, Boga jest w jakiś spo, sposób dla, dla wielu osób niewiarygodny. O tym wszyscy wie, wiemy. No ale mu, mu, mówienie o tej czy o tamtej grupie, że jest niezbyt rozsądna, to wszystko jest do przyjęcia. Lidle tylko, czy możemy się zgodzić z tym w każdym przypadku? Wniosek drugi. Czy to oznacza, że ta oczywista, niemal od całego, dla całego świata pra prawda o naturalnym powstaniu świata, świata, oparta na wiarygodnych źródłach i autorytetach, bo cały świat wie, wierzy generalnie w to, że wszystko stało się przez przypadek? Czy to oznacza, że ta pra prawda, tak oczywista, może prawdą nie być? Najwyraźniej, tak? I co ciekawe, te, te dwie rzeczy znajdują się w tym jednym, zgrabnie zbudowanym zda zdaniu. I wniosek numer trzy, który wydaje mi się chyba najtrudniejszy do przyjęcia, przynajmniej dla mnie. Jest taki, że teorie spiskowe, chociaż dla nas jest to bardzo proste i wygodne określenie, łatwo jest go używać odnośnie pewnych rzeczy, które po prostu kategoryzujemy i sprawa za, załatwiona. Jednak teorie spiskowe nie zawsze są sobie równe, albo nawet powiem więcej, są między nimi wielkie różnice. A czasami, może być nawet tak, że w teorii spiskowej kry, kryje się prawda. To jest trudne, ale musimy się z tym w jakiś sposób zmierzyć. Na, najpierw na, należy sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie, a ludzi, którzy tak naprawdę wie, wierzą w różne teorie spiskowe, jest naprawdę całkiem sporo, dlaczego ludzie wierzą w tego typu teorie? Generalnie przyjmuje się, że tego typu teorie mogą w jakiś sposób lepiej tłumaczyć dane zjawisko. Lepiej poz, pozwalają zrozumieć to, coś, co się dzieje. Jest to dla nas bardziej wiarygodne. Może to też wy, wynika z tego, że mamy jakąś koncepcję, tak? taką metatezę, te jakiś układ, który nam się spra sprawdził i byłoby dla nas wy wygodnie, żeby to nowe zja zja zjawisko jakoś wpisało się w ten, w ten układ. Oczywiście to ma swoje i dobre, i złe strony. Tak? Jeśli ktoś wierzy w to, że istnieje zmowa między najbogatszymi ludźmi tego świata, po to, żeby na przykład manipulować gospodarką i warunkami ży życia i w końcu podporządkować sobie ca cały świat – to z oczywistych względów będzie szukać najchętniej na takiego wyjaśnienia nowego zjawiska, które wpisze się właśnie w tę te, teorię. Może też stąd łatwiej zrozumieć, dlaczego niektórzy po jakiejś katastrofie od razu gotowi są na przyjęcie teorii spiskowej. Dlaczego? Dlatego, że ich umysł był trenowany wcześniej, według w, w pewną stronę my, myś, myślenia. Taka gotowość do natychmiastowego przyjęcia każdej teorii opartej na przeświadczeniu o złej woli rządzących sprawiła, że 10 lat temu doszło do trwałego podziału polskiego społeczeństwa na dwa, dwa, dwa obozy. Jedni uznali, że to, co się wydarzyło w Smoleńsku, to była naturalna katastrofa, inni, że był to zamach. To tylko pokazuje, w jaki sposób my, my, my myślimy. A więc to, czym karmimy swój umysł wcześniej, ma wielki wpływ na to, jak oceniamy nowe zjawiska. Ale popatrzmy na to nieco głębiej. Są prowadzone badania na, na, na temat tego, w jaki sposób my wy, wybieramy teorie, które tłumaczą nam nowe zja, zja, zjawiska. I w artykule The Psychology of Conspiracy Theories autorstwa Karen Douglas. Robi Satan i Aleksandry Cichockiej, czytamy bardzo ciekawe informacje. Otóż badacze doszli do wniosku, że teorie spiskowe są przede wszystkim spekulatywne, bo zakładają istnienie działań, które nie są jawne wobec społeczeństwa i w związku z tym społeczeństwo nie może ich w żaden sposób kontrolować. Po drugie, są, to, są one złożone. Bowiem zakładają, iż jakiś ośrodek sprawuje kontrolę nad wieloma osobami lub wieloma organizacjami po to, żeby do, doprowadzić do końca pewien plan. I wreszcie po trzecie, są odporne na rozfałszowanie. O tyle, że postulują na przykład, że niektórzy konspiratorzy korzystają z podstępu i technik manipulacji, by ukryć swoje dzia działania, co sugeruje, że ci, którzy drwią lub obalają teorie spiskowe, są. W istocie też częścią całego spi spisku. Jest to już bardzo skomplikowane, ale tak na napisali autorzy. To tak jakby był pe pe pewien mega meta układ, w którym e jakby wszystko w rzeczywistości fu funkcjonuje. I tutaj przejdziemy do czegoś, co wydaje mi się jeszcze ciekawsze. Autorzy artykułu sugerują, że to, co może ludzi pociągać w teoriach spiskowych, to fakt, iż w porównaniu z Innymi teoriami, które są ba bardziej wiarygodne, tak jak się to przynajmniej postrzega, po pozwalają one zaspokoić ważne społeczne i psychologiczne potrzeby, które można podzielić na raz epistemiczne, czyli dotyczące wiedzy po po poznania, na przykład tego, że ktoś chce coś lepiej zrozumieć, y że ktoś. Y Chcę, żeby to, co ro, rozumie, to, co myśli na temat danej te, teorii, odpowiadało rzeczywistości. I po trzecie, żeby czuł też subiektywnie, że, że wie, wierzy w to, co jest pra, prawdziwe. Po drugie, są to potrzeby egzystencjalne. Jest to potrzeba kon, kontroli nad naszym otoczeniem i potrzeba po, poczucia bez, bezpieczeństwa, byśmy spokojnie mogli egzystować. I po trzecie są to potrzeby społeczne, czyli potrzeba za zachowania dobrego wizerunku własnego ja albo dobrego wizerunku grupy, do której się przynależy. Ten trzeci te temat jest też bardzo ciekawy, bo czasami człowiek jest gotów zrobić wszystko, przyjąć każdą te teorię, by tylko zachować tak, tak zakładam swoją twarz albo zachować dobry wizerunek. Grupy, do której należy, na czy jest to naród, czy jest to inna gru, grupa. Więcej na ten, na ten temat czy, czytamy da, dalej. Mo, motywy epistemiczne to zaspokajanie ciekawości, gdy brak informacji. Gdy na przykład nie wiemy, co się dzieje, to człowiek chce wiedzieć, tak? Jest to też ograniczenie poczucia niepewności i szoku wtedy, kiedy trafiają do nas sytuacje, informacje sprzeczne. Znalezienie wspólnego, głębszego sensu i związku w szeregu y, wydawałoby się ca, 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 całkowicie niezwiązanych zdarzeń, a więc zrozumienie, że pewne zjawiska, które są pozornie z sobą niepołączone, jednak two, tworzą jakąś jedność. I wreszcie obrona własnych poglądów w chwili, gdy są y, naszym zdaniem zagrożone. Jeżeli chodzi o motywy egzystencjalne. Teorie spiskowe mogą dawać komuś większe poczucie bezpieczeństwa poprzez wykrywanie oszustów, czyli osób, które chcą zrobić coś złego albo społeczeństwu, albo jakiejś gru grupie. Tak? Czyli to jest tak, jakby znajdować kogoś, kto jest potencjalnie naszym wrogiem. I wreszcie motywy spo społeczne obejmują potrzebę przynależności oraz pozytywnego wizerunku swojej osoby i gru grupy, do której się na należy. I według ba badaczy niektóre teorie spiskowe pozwalają na to, aby poczucie winy za coś, co się wydarzyło, przerzucić w zgrabny sposób na kogoś innego od siebie. To wydaje się, że, że rzeczywiście ba bardzo użyteczne. Więc to nam dokładnie wy wy wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby, sporo osób interesuje się różnymi teoriami i. Kwestia tego, co jest, a co nie jest teorią spiskową, wcale nie jest taka klarowna. Ale to też da, 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 daje mi pewien bardzo wa, ważny wniosek. Mianowicie, jeżeli próbujemy radzić sobie z teoriami spiskowymi i wiemy, że jest coś nie, nieprawdziwe, staramy się podawać wiarygodne informacje, które są potwierdzone, powinniśmy patrzeć na te potrzeby, które powinny być zaspokojone. Jeżeli jest to tylko i wyłącznie su sucha albo krótka informacja, na zasadzie uwierzcie mi, bo ja wiem, ona nie spełni tych po potrzeb. Informacja musi być na tyle pe pe pełna i nastawiona na człowieka, aby ten czu czuł się usatysfakcjonowany. To jest bardzo wa ważne, a więc trzeba troszczyć się o to, aby ona była dobrze przygotowana, wi wiarygodna i żeby patrzyła na potrzeby tego człowieka. Ponadto badacze sugerują też, że osoby, które bardzo mocno wierzą na przykład już więcej niż w jedną teorię spiskową, bardzo często badają w taki schemat łączenia różnych zdarzeń w jedno i mają też obniżoną zdolność lub też skłonność do myślenia analitycznego. Czyli jeżeli ktoś już przyjmie jakiś tok myślenia, to już go ciężko zmusić, żeby myślał inaczej. No, w, tym, w, tym, w tym miejscu by, byłbym bardzo ostrożny, akurat dlatego, że nasze wrodzone le, lenistwo w, kon, w kontekście rozumienia rzeczywistości sprawa sprawia, że cze, cze, często nawet ludzie, którzy no tak teoretycznie nie, nie wierzą w teorie spis, spis, spiskowe, też nie są chętni do tego aby za bardzo się wdawać w analizę rzeczywistości i jest im wygodnie z tym co po prostu im jest podane to jednak nie tłumaczy wszystkiego jak bowiem odróżnić teorie spiskowe od teorii która ma przesłanki w jakiś sposób racjonalne ale nie da się jej udowodnić za pomocą wiarygodnych źródeł a takie sytuacje są jak znaleźć do, dobre wytłumaczenie zjawiska, które nadal w dużym stopniu pozostaje dla nas niezrozumiałe i jest niezbadane. Czy nadal nam będzie tak łatwo i szybko odróżnić, co jest, a co nie jest teorią spiskową? W tym miejscu myślę, trzeba być bardzo ostrożnym. Tutaj gen generalnie ludzie starają się korzystać z analogii, patrzą wstecz. I mówią sobie, no, wtedy to było tak, i tak, to znaczy, że i tym ra ra razem prawdopodobnie jest to bardzo podobna sy sytuacja. Ale czy ten filtr zawsze musi za zadziałać? Przecież kiedyś zawsze jest jakiś pierwszy raz. I możliwe, że te nasze doświadczenia z przeszłości okażą się nieużyteczne w danym przypadku. A więc trzeba być w tym miejscu ostrożnym. Dla, dlatego, że wszystko to, co można wyciągnąć z tego wielkiego skupiska teorii tak zwanych spiskowych, nie jest za, zawsze jednoznaczne. Kiedy popatrzy się na listę tak zwanych teorii spiskowych według Wikipedii, to i ona jest niejednoznaczna. Nie są na, na niej rzeczy całkowicie oczywiste, takie jak na przykład płaska Ziemia, albo to, że istnieje gatunek gado ludzi, którzy spiskują wo, wobec Ziemi, są wysłannikami z innego, z innego świata. Szczegółów nie, nie będę opowiadać. Ale są też teorie spiskowe, których obecność na tej liście może nas zdziwić. Na przykład za teorię spiskową uznaje się, tak zwaną te teorię istnienia antychrysta. Tego, że istnieje ktoś, kto mógłby starać się na przykład yy, działać przy przeciwko ludzkości. I tego też, że ktoś może się do doszukiwać tego typu kon kon koncepcji albo gdzieś tam w jakiejś organizacji, albo w jakimś związku wy wyznaniowym. Mamy też oczywiście teorie spiskowe, które są skierowane przeciwko organizacjom, takim jak ONZ, przeciwko re religiom, jak islam albo chrze chrześcijaństwo, lub też nawet związkom wyznaniowym, takim jak Kościół katolicki, świadkowy Je Jehowy y i Kościół Świe świętych dni ostatnich i wiele innych. Widać więc, że nawet według tej definicji to zrozumienie teorii spiskowych jest Utrudnione. Ale nie tylko świat żyje teoriami spiskowymi. Otóż chcę Wam w tym miejscu po, po powiedzieć, że i Biblia daje nam ciekawy materiał na ten temat. Zacznę od tego, że są w Biblii historie idealnie się wpisujące w ten wątek dyskursu pomiędzy teorią wiarygodną i niewiarygodną. Zacznijmy od historii z księgi Nehemiasza. Z szóstego ro rozdziału zachęcam do otwarcia. Księga Nechemiasza, szósty ro rozdział, i tam od wiersza pierwszego. A gdy te teady są lata, to to, to do San Balata, to byłabiasza, Geszema Araba, oraz pozostałych naszych wrogów do, dotarła wieść, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrót nie, w, nie wstawiłem do, do bram. Przysłał do mnie San -Balat i Geszem takie wezwanie: Nurze, zejdźmy się ra, ra, razem na naradę w, Kerifim, w Kefirim, przepraszam, w dolinie Ono, lecz oni mieli złe za, zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto prze do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przy, przybyć, po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was. Wtedy oni po kroć przysłali do, do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. I wiesz od piątego. Po raz piąty w ten sam sposób przysłali do, do mnie Sanbadat swojego sługę, z listem otwartym w ręku a w nim było napisane wśród bogan rozeszła się wieść a zwłaszcza geszem to rozpowiada że ty i żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur ty zaś zamierzasz zo zostać ich królem jak głoszą te, te wieści a na proroków ustanowiłeś a nawet pro proroków ustanowiłeś którzy mają gło głosić o tobie w Jerozolimie jest w Judei król. Otóż wieść o tym niechybnie dotrze do króla, przeto zejdźmy się ra razem na naradę. Wtedy ja wysłałem do niego taką odpowiedź. Nic z tego wszystkiego, co ty mu mówisz, nie zaszło, ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bo bowiem straszyli nas. Powiedzcie mi, na ile wiarygodnie brzmi ta historia? Mnie się wydaje, że dla człowieka, który żył w tak ekstremalnych okolicznościach jak Nehemiasz, w mieście, które było odbudowywane, mur, w sytuacji, gdzie miał wokół siebie wrogów, zdra, zdra, zdrajców, gdzie ciągle coś się działo, gdzie był strach, czy król przypadkiem nie straci do, do niego zaufania, bo przecież wiemy, jak ciężko było, było otrzymać to zaufanie i posterstwo, czyli to, że mógł w ogóle przejść z, z Babilonu do Jerozolimy. I nawet jeżeli to nie było do końca wiarygodne, rozsądnie byłoby się spotkać i porozmawiać. A jednak Nehemiasz, przez Boga, przez Ducha Świętego ostrzeżony, wiedział, że to jest nieprawdziwe. Mało tego. Wiedział, że jest to dane po to, aby go zaciągnąć poza swój teren, a tam go niechybnie zamordować. W wierszu 10 czy, czytamy dalszy da, ciąg tej historii. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechatebeela, A był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do, do mnie, pójdźmy razem do domu bo Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku, nadchodzą bo bowiem ci, którzy cię zabiją. I dalej, a ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja Wejdzie do przybytku, aby ratować ży życie, nie pójdę odgadłem bowiem, że to nie Bóg Go posłał. Powiedzcie mi, skąd to Nechemiasz wiedział o tym, że prorok udawał, że jest w natchnieniu. Skąd Nechemiasz wiedział o tym, że to posterstwo, które brzmiało jak najbardziej wiarygodnie, jest kłamstwem? Przyszło to od, od Boga. Dlatego że, dlatego, że misja, którą miał Nehemiasz, była misją od Boga i miał szczególne błogosławieństwo i obietnice. A więc w tym miejscu, rozpoznaniem, czy jest to, czy też nie jest teoria spiskowa, tak naprawdę, kto, kto do, dopomógł w rozpoznaniu? Bóg. Bóg dał Nehemiaszowi mądrość, aby ten umiał rozpoznać. A więc to, była, to był pierwszy przy, przy, przy przykład czegoś, co wygląda jak pra, pra, prawda, a jest w rzeczywistości teorią spiskową. Przejdźmy do innego przykładu. Przejdźmy do czegoś, co wy, 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 wygląda jak teoria spiskowa, a okazuje się być pra, prawdą. I tutaj otwórzmy pierwszą księgę królewską i tam ro, ro, rozdział 22. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 22. I odwiesza czwartego. Rzekł też do Je Je Jehoszafata. To jest hi historia, kiedy szafat przybył do Ahaba po to, żeby wspólnie wa walczyć. Chodziło o to, żeby odzyskać Odzyskać miejsce utracone, które należało do Izraela. Wiemy też o tym, że Judea była w tym czasie wierna, Panu Bogu, a Izrael nie. I w tej sytuacji Jehoszafat jakby stanął twarzą w twarz z wyzwaniem, bo ten powiedział: pójdziesz ze mną na wojnę, czy też nie. Rzekł więc do Jehoszafata: czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie. Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu i to był jako wielki błąd. Ja zrobię tak, jak ty, mój lud, jak twój lud, a konie moje, jak twoje konie. Ale miał pewne wątpliwości. Jako król, który jest powołany przez Boga do służby, czuł, że jest coś nie w porządku, więc powiedział tak. Wpierw jednak zapytaj pana o wy, wyro, wyrocznie. I potem czy, czytamy, że król izraelski zgromadził 400 proroków. Wszyscy składali jednoznaczne świadectwo: wyjdź do wa, wa, walki, bo na pewno zwyciężysz. A jednak Jehoszafat czuł, że jest w coś nie, nie w porządku. Lecz, i wiersz siódmy mówi tak, lecz Jehoszafat za, za, zapytał, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś Pro, proroka, Pana, abyśmy się i Jego zapytali. I wreszcie sprowadzają innego proroka. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli, a Jehoszafat rzekł, niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: Sprowadź tu szybko Michaasa, syna Imli. I potem czy, czy, czytamy, że Mi, 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 Michaasz jest szczególnie ostrzeżony: Uważaj, żebyś tylko nie powiedział czegoś, co się nie będzie królowi podobało. 400 proaków już powiedziało, że ma iść. Nie mów czegoś, co się mu nie, nie spodoba. Więc Michaasz, wystraszony na początku, nie do końca ma odwagę, żeby po powiedzieć to, co po powinien powiedzieć. Gdy przyszedł do, do, do króla, rzekł do, do niego, Michaaszu, czy my, czy mamy ru ruszyć przeciwko Ramot Gidealskiemu na wojnę, czy też tego zaniechać. A on odpowiedział: „Wyrusz, a poszczęścić Ci się i Pan wydaje w ręce króla”. No w tym miejscu wydaje się, że król jeden i drugi powinien być pewny, bo wszystkie okoliczności pokazywały, że przecież musi zwyciężyć, skoro wszyscy prorocy mówili, że zwycięży, skoro nawet ten prorok powiedział, że zwycięży, nie powinno być żadnych innych wątpliwości. Jednak Jehoshafat czuł, że coś jest nie w porządku. Wtedy rzekł król do, do niego wiersz 16, ileż ra razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego jak tylko pra prawdę w imieniu Pana. Wtedy rzekł, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają Pana. Niechaj każdy wraca do swojego domu w pokoju. Jaka była re re reakcja Ahaba? Wtedy król Izraelski rzekł do Je Je Jehoshaphata, "Czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic do, do, do dobrego, a, a tylko złe?" I potem czy czytamy, że mi mi Michał mówi dalej, i to, co mówi, jest tak niewiarygodne, tak niewiarygodne, że nikt rozsądny by w coś takiego nie uwierzył. To jest gdzieś na, na granicy. Poznania tego, co dzieje się po drugiej stronie, tak jak w Księdze Hioba czy, czytamy. Wiersz 19. On zaś rzekł, słuchaj przeto słowa pa, pań, pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wy, wyruszył i poległ w gilackim. I jeden mu mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do, do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Pror 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 Wtedy on rzekł, tak, ty go zwi zwiedziesz. Ty to po potrafisz. Idź więc i uczyń tak. Otóż te, teraz... Włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich Twoich proroków. Pan zapowiedział Tobie nieszczęście. Oczywiście w tym momencie była reakcja jednego z tych fałszywych proroków, który powiedział oczywiście, że, co, że to, co, to Bóg zabrał ducha mnie, a dał go Tobie. Król Ahab nie uwierzył. Czytamy, wtedy król izraelski rzekł: Zabierz Michaasa i zaprowadź go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do jo Joasza, syna królewskiego. I powiedz im, tak mówi król, osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą, dop dop dopóki nie wrócę szczęśliwie. Tak sądził Achab. Pytanie: Jak sądził Jehoszafat? Jak uważacie? Skoro miał wątpliwości i cały czas prosił, spytajmy się pana, spytajmy się pana, czy te słowa go nie uderzyły, myślę so, so, sobie, że musiał wtedy żałować, że się dał tak wy, wymanewrować. Ale nie mógł się już wy, wycofać. Musiał pójść na wojnę, musiał iść, wiedząc, że najprawdopodobniej czeka ich dotkliwa klęska. I że nawet kto, kto wie, może jego własne rzeczy jest też zagrożone. A więc zobaczcie, że w tej jednej historii, która jest bardzo niewiarygodna, bardzo niewiarygodna, która brzmi jak całkowicie teoria spiskowa, zapisana była prawda od Boga. I Bóg jednak miał, miał rację. Ten, kto był blisko pana Boga, czuł, że jest coś nie w porządku. Ten, kto był od niego zda, z daleka, nie miał żadnych wątpliwości. I krótko ostatnia historia, jest ich dużo więcej, ale tylko o tych trzech chciałem tutaj wspomnieć. To historia apostoła Pawła, który został aresztowany z dziejów apostolskich. W 23 rozdziale dziejów i w 12 wierszu czytamy. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, przy mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. Potem czytamy, że przeszli do arcykapłanów starszych i rzekli. Nie będziemy jeść ani pić, dopóki go nie zabijemy. Usłyszał o tym siostrzeniec pa Pawła, mówi wiersz 16, a Paweł i, i przyszedł do pa Pawła i go po po powiadomił. A Paweł, przywoławszy jednego z se se setników, rzekł: zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś po powiadomić. On więc wziął, wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł, więzień Paweł. Przewoławszy mnie prosił, abym przeprowadził do Ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć. Więzień wysyła jakiegoś młodego chłopaka, który ma mu coś powiedzieć, jaki jest poziom wiarygodności. Ale idziemy da dalej. Dowódca zaś ujął go za, za rękę, odszedł z, z nim na bok i zapytał, o czym to masz mnie powiadomić. A on po powiedział, Żydzi uchwalili prosić Cię, Abyś jutro przyprowadził pa Pawła przed Radę na, Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, ale ty nie ulegnij ich na, na mowie, bo czyha na niego e, między nimi 40 mężów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją, a teraz są w pogotowiu i czekają na Twoje zezwolenie. 40 osób? Żyd, który przechodzi przy, młodzieniec przez więźnia, to brzmi naprawdę niewiarygodnie. Setnik mógł, mógł się z, nie, z Niego śmiać. Albo nawet mógł spokojnie czekać i powiedzieć, a co to jest 40 osób? Setnik ma co najmniej 100 żołnierzy pod, pod sobą. Nie ma się czego bać. Ale ciek, 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 ciekawe jest, że widać Pan Bóg wiedział, że to jest niebezpieczne. Uwierzył, nie chciał nawet kusić lo, losu. O godzinie trzeciej ra, rano nakazał na, na, odjazd z Pawłem. Mało tego. Czytamy w Wieszu 23, 3, 3, 3, 3, 3, że nie byle jak. Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł: Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w, dro, w drogę do Cezarei 200 żołnierzy, 70 jeźdźców i 200 oszczepników. Ten człowiek wiedział, że dzieje się coś bardzo niebezpiecznego. Postawił ilość żołnierzy żo 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 przewyższającą o wiele bardziej to, co, przed czym go przestrzegł ten młody człowiek. Nie tylko, że mu w to uwierzył, ale czuł, że to jest nie niebezpieczne, bo najprawdopodobniej Bóg mu to dał. A więc, jak wi wi widzicie, kwe kwestia tego, żeby rozdzielić pom pom pomiędzy tym, co jest na pewno teorią spiskową, a nią nie, nie jest, wcale nie jest zawsze taka łatwa. Nam się często wydaje, to jest bardzo kłuszące, żeby opierać się na prostych faktach, prostych podziałach i widzieć świat na biało i czarno. Ale świat jest bardziej skomplikowany. W tych sytuacjach, gdzie dochodzi do wa walki duchowej, bez obecności ducha czasami się nie da rozpoznać. Żaden ludzki rozsądek nie pomoże. Chociaż rozsądek jest potrzebny, bo Pan Bóg dał go nam po to, żebyśmy z niego korzystali. I nawet nasze doświadczenie do, do, do może nie zawsze nam we wszystkim pomoże, ale jest pomocne w tym, żeby i rozpoznawać. Ale jeszcze kilka fragmentów z Biblii, dlatego, że Biblia mówi wprost o y, teoriach spis spiskowych. No może nie, nie używa takiego słowa, ale używa słowa spisek. Posłuchajcie. Biblia w tym miejscu znowu jest niejednorodna. Bo z jednej strony. Prze przestrzega i mu mu mówi, uważajcie, żebyście tylko w to nie uwierzyli. I tutaj mamy fragment z Księgi Izajasza 8:12, 12, często też ostatnio cy 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 cytowany. Nie nazywajcie z przysiężeniem, w nawiasie spiskiem, wszystkiego, co ten lud na nazywa z przysiężeniem i nie bójcie się tego, czego się on boi, ani się nie trwóżcie. A więc w tym miejscu Izajasz mu mu mówi, uważajcie, to jest Spisek, to jest nieprawda. To się wydaje pe pewne dla, dlatego, że wszyscy w to wierzą. Ca cały ten lud, ale wy w to nie wierzcie. Ale też i Biblia czasami prze przestrzega, że coś, co może wyglądać bardzo niepewnie, jest w istocie prawdą. Księga Je Jeremiasza 11, 9 i rzekł Pan do, do mnie, istnieje przysiężenie. Między mężami judzkimi i mieszkańcami Jero Jerozolemu. Inny fra fragment. Psalm 83 i czwarty wiersz. Knują spisek przeciwko ludowi twemu, i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Tak? Psalmista widzi coś, czego nie widzą inni ludzie, co tylko duch może objawić, tak? Marek 3,6. A faryzeusze wyszedł zaraz. Naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. To brzmi, słuchajcie, naprawdę niewiarygodnie. Jak, jak ktoś wie, jakie były re, re, relacje między faryzeuszami a Herodianami, hi, historycznie, to, to naprawdę będziemy myślał, że to, to jest niemożliwe. Ale prawda była taka, że oni ze sobą spiskowali, bo wspólnie nienawidzieli pana Jezusa i dlatego byli gotowi nawet pójść na taki kompromis. I wreszcie Mateusza 26, od 4 do 5. Naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie powstały roz, roz, rozruchy między ludem. Kto by w to uwierzył, żeby w taki sprytny sposób podchodzić do tego, co zrobić z Panem Jezusem. A jednak Ewangelia sprawozdaje, że tak w istocie się stało. A więc Wniosek z tego jest ta, ta, taki, że Biblia podchodzi do tego typu spraw niejednoznacznie, co sugeruje nam, że powinniśmy być bardzo ostrożni: że potrzeba nam pokory, potrzeba nam cierpliwości i potrzeba nam rzetelnego przebadania. A jeżeli nie mamy odpowiedzi, to lepiej zachować milczenie. Oczywiście byłoby ba bardzo wygodnie przyjąć, że zawsze Łatwo jest ro, ro, rozróżnić teorię spiskową od pra, 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 prawdy. I ja myślę, że ja bym też tak wolał, wo, 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 bo tak jest łatwiej, tak? Ale to byłoby zbyt, zbyt piękne. Prawda wymaga cierpliwości, determinacji i wytrwałości. I wymaga też mądrości, daru, rozróżniania, modlitwy, zwłaszcza w sprawach duchowych, wymaga obecności. Yy, i działania Ducha Świętego. Tak samo jak, jak, jak w przypadku ne Nehamiasza, Jehoszafata i wielu, wielu innych. Zresztą pra prawda jest taka, że, że w rzeczywistości wszystko to, co nawet jest uznawane za pewne na 100%, też takie do końca nie jest. My, przy my przyjmujemy, że jest większe podobieństwo, że jest większa... Ilość dobrych badań za, stojących za, 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 za czymś le, lepsze nazwiska, może lepsze ośrodki ba, ba, badawcze. Dlatego przyjmujemy, że to jest lepsze wytłumaczenie, tak? Ale nikt nam nie daje w 100% pewności. I są też pewne niezbyt ciekawe doświadczenia z historii, na przykład na, nauki, że rzeczy, które się wydawały pe, pewne, okazały się niestety oszustwem. A więc mamy w tym miejscu. Dosyć ciekawe wska, wska, wskazanie, tak? Większość teorii spiskowych w rzeczywistości jest po prostu teoriami spiskowymi, które twor, tworzą ludzie ze względu na to, że chcą za, zaistnieć albo że to im pozwala przemówić do ich wła, własnych potrzeb emocjonalnych, do ich własnych lęków albo do własnej nienawiści. Czasami też poz, pozwala odnieść się do ludzi, którzy są właśnie na tego typu pra, pra, prawdy, i tak rzeczywiście jest. Większość, większość tych teorii to rzeczywiście jest taka fantazja. Ale nie wszystkie. Bo są w historii też teorie spiskowe, tak przynajmniej o nich mówiono, które z czasem zostały udokumentowane i okazało się, że są wiarygodne. Trzeba być więc ostrożnym. Tym, tym bardziej, że Biblia. Daje nam w tym miejscu jeszcze jedno ostrzeżenie. A mianowicie mówi o tym, że żyjemy w kontekście wielkiego bo boju. I mówi o tym, że bój toczymy nie tyle z człowiekiem, ile z siłami nad nadziemskimi, duchowymi. I tutaj rzeczywiście kwestia tego, co jest ukryte, a co jest odsłonięte, robi się nieco bardziej skom skomplikowana. Bez wiedzy płynącej od Boga nie da się tego roz rozpoznać. Jest też mowa o tym, tamten fragment był w liście do Efezjan 6,12, ale też i drugi list do 2, 2,7 mówi o tym, że jest coś, co jest nazwane tajemnicą nieprawości. Tajemnicą nieprawości. A więc jest czymś, co jest niejawne, w się nie chce wierzyć, a jednak jest. Biblia przed nami odsłania nam ten obraz i pokazuje, tak? Ale on nie musi być dla wszystkich wiarygodny. I podobnie też, jak już dzisiaj czytaliśmy wcześniej, pierwszy list do Zasadnicza 5, 2, a potem 3, 6 mówi wprost, tak, że nie znamy tego dnia, tak? nie wiemy kiedy to się st stanie. To brzmi troszeczkę jak teoria spiskowa, bo przyjdzie jak złodziej w nocy. No, jakoś brzmi to nieinteresująco, tak? Mało wiarygodnie. Ale Biblia używa właśnie takiego sformułowania. Jak złodziej w nocy. Niespodziewanie. Dla większości ludzi to będzie niemożliwe. A jednak to będzie fakt. A więc Bóg mu mówi: bądźcie o, o, ostrożni, tak? Bądźcie ostrożni. I wreszcie jeden argument, który można zweryfikować. E, otóż e, mamy też. Pewne doniesienia z ducha pro, prostwa mówiące o tym, że jakąś rolę w historii tego świata odegrają ta, także tajne stowarzyszenia. To są rzeczy bardzo niewygodne. My tego bardzo nie lubimy. Ale White też przestrzega i mówi: uważajcie, z daleka od polityki. W to się nie mieszajcie, tak? z daleka od tego. Ale wspomina, jestem wsta, w, tym, w, tym, w, tym, w tym miejscu gotów przeczytać. Jest zapis z The Message of Revelation 23 października 1903 rok, gdzie pisze wprost: Potrzeba nam wielkiej mądrości i uważnego badania tego, co widzimy, co czytamy. Dlatego, że lud tego świata, a nawet używa wprost stwierdzenia rządzący. Łączą się w różne niejawne stowarzyszenia, żeby działać. Nam to bardzo nie pasuje. My nie lubimy takiego przesłania. Ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to pewne ostrzeżenie. To oczywiście nie może być nasza Ewangelia. By, byłby to wstyd, gdyby to była nasza Ewangelia. Ale trzeba też mieć taką świ świadomość. A więc, jaki z tego na koniec wyciągnąć wniosek? Przede wszystkim. Kiedy widzimy innych głoszących te teorie spiskowe, to w trosce o nich i wiemy wiarygodnie, z mądrością, że to nie są rzeczy mądre. tak? Powinniśmy z tymi osobami w jakiś sposób rozmawiać, zachęcać, tak? mówić jak chrześcijanin do chrześcijanina, że może to nie jest najlepsza teoria na wyjście z sytuacji. Ale też za, zawsze przestrzegam, żebyśmy to robili w mądry sposób, żebyśmy nie, sami nie wypowiadali przedwcześnie czy też nierozważnie naszych osądów, bo potem ktoś może nam to wy, wypomnieć, żebyśmy publicznie innych nie krytykowali, bo nie wiemy do końca, w jakim stanie jest dana osoba. I czasami rzeczywiście coś trzeba zrobić, ale czasami możemy zrobić tym więcej krzywdy niż pożytku. I wreszcie nie powinniśmy drwić z poglądów innych osób. Niestety tego jest sporo na Facebooku, jak się patrzy, na to, jak ludzie komentują. Wiecie, pod, podśmiechiwania się jest naprawdę bardzo dużo, ale to po prostu nie, nie wypada. zwłaszcza nam, chrześcijanom, powinniśmy starać się dawać dobry wzór. I reagować w mądry sposób. Lepiej z kimś rozmawiać prywatnie niż rob, rob, robić to publicznie, dlatego że też i w ten sposób no, mamy wpływ na, na to, jak inni będą patrzyli na tę osobę. Jeżeli jest konieczność, żeby coś powiedzieć publicznie, czasami tak jest, czasami tak jest. Po to, żeby bronić czegoś, co, co nam się wydaje wiarygodne, czy też nawet dobra kościoła, wspólnoty, to róbmy to też delikatnie i mądrze. I wreszcie mój końcowy wniosek. Jedna rzecz, która mnie uderza, to jest taka, że dzisiaj używa się słowa, terminu teoria spiskowa do opisu wielu rzeczy niewiarygodnych, z czym się całkowicie zgadzam. Ale wiecie co, kiedy patrzę na te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, i myślę o przyszłości, to wydaje mi się, że kiedy zabrzmi głos w przyszłości. Upadł, upadł wielki Babilon, tak? Wyjdźcie z niego, ludu mój. To powiedzcie mi, kto wtedy uwierzy, że to nie jest teoria spiskowa? Kto nie pomyśli, że to właśnie w taki sposób próbuje się przypisywać komuś złe intencje albo że to ma być podobieństwo pra, pra, prawdy, chociaż w rzeczywistości tą prawdą nie jest. A więc Bóg wzywa nas do tego, byśmy zachowali szczególną ostrożność, cierpliwość. Mądrość i żebyśmy w tym gąszczu różnych teorii umieli rozróżnić z Bogiem, co jest dobre, a co jest złe, a jeśli tego nie potrafimy, żebyśmy byli cierpliwi i zachowali naszą wypowiedź na czas, kiedy będziemy pewni tego, co chcemy powiedzieć. Amen.